cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I dzisiaj będziemy w dalszym ciągu walczyć o mistrzostwo, tytuł Ligi 9 oraz awans do Ligi 8. Ale awans już mamy zapewniony. Spojrzałem na tego Aguero, na jego ceny i po prostu byłem tak zdziwiony. Patrzcie, szukałem Aguero dużo złotych i było ich po 200, po 100, po 300 tysięcy, nawet po 400 i stwierdziłem, że też go sprzedam, bo opylę się na nim, a nie sądziłem, że Aguero jest taki drogi. Przed chwilą go wystawiłem za 400k na cenę wyławczą i 800k na kup teraz. Próbowałem za 1 000 000, próbowałem za 900 tysięcy, ale niestety nikt go nie kupił, dlatego muszę walczyć o jak najwyższą cenę w miarę moich możliwości i możliwości kupca. Tu nie patrzcie na Ozila, bo ja tu tak dla forfanu próbuję go sprzedać za taką cenę, ale nigdy mi się to nie uda. Anyway, po tym meczu zobaczycie opening packa 10 paczek po 15k, więc jakby co, teraz już nie będzie opening packa krótkiego, jednorazowego, bo nie mam już kaski. Chyba że jak sprzedam Aguero, to wtedy będę miał co otwierać. Dobrze, Liga 9, 11 punktów. Mamy sytuację dość ciekawą, choć przewidywana ilość punktów to jest 13, czyli maksymalna ilość. Zaczynamy mecz. Nasza Brazylia jest już tak OP gotowa. Ja temu Willianowi bym dał co innego, no kurde, no, siłą rzeczy. Dobra, treningi, co my tu mamy teraz? No wszystkie cechy, co by mi to dało? No kurde. Na przykład podanie, no. A niech już ma te wszystkie cechy. Dobra, tak czy siak, zaczynam mecz. Cały mój skład tu jest gotowy, poulepszany, jak tylko się dało. Zaczynamy. I kogo nam znajdzie w tym finale Ligi 9? Dobrze. Dawać mi tu jakiegoś kretyna. Dobra. Gotowy, no akceptuj to. Kongiciwawa, kurwa, to musi być jakiś Hinol z krzywym nosem. Moment, weźmiemy sobie w paski. Dobrze, zaczynamy. Co on tutaj ma takiego? Oj, Angol. Angol team. Tej no, też mam moich dwóch tych Brazylijczyków. Tylko kretyn chyba nie umie ustawiać w ogóle. Jakie wrażenie mam, bo on ma samych środkowych pomocników ofensywnych. Trochę dziwnie się z tym czuję. Dobra, zamknij japę. Wygramy to. Te, ale koleś ma lagi, panie. Ej kurde, co to za lagi? Dobra, wyrąbane. Boże. Większych lagów nie widziałem w życiu. No nie, co ty robisz, Ronaldinho? No i to właśnie to jest wina tych lagów. Może nie mogę... Lol, co za noob. Tym bramkarzem to on w ogóle chyba nie umie wykopywać. Dobra, gdzie wy to jesteście? Tutaj, tak? Tutaj. Podaj to do niego. Ulk podał do Ronaldinho, ale lagi kurde są. Nie mógł się lepszy znaleźć. Pięknie Ramirez! Piąta minuta! Piękny gol, pierwszy dla Brazylii. I se zrobił kurde cieszynkę na bogato. Główeczki zajęła. Oh yeah! Jakie dośrodkowanie Ronaldinho, ale Ramirez się do tego dokładnie przymierzył i zaskoczył przeciwnika. Piąta minuta. Zarąbiście. No, słuchaj się. Po gola trzeba sobie zasłużyć. Canalio. Dobrze jest przygotowana Brazylia. Wzmocniona i cała gotowa. No, pchaj się. Dobrze, Willian. Dośrodkowanie. Nikogo tam nie było, dlatego darujmy, nasrał. Kurde, podaj to, dobrze. Willian, biegnij ponownie, biegnij, dobrze. Dośrodkuj, pięknie. Te, no ale czemu żeś się wywrócił? No ale De Gea to złapał, więc... Kurde, co są takie lagi, no u niego?
To mnie wkurzać zaczyna, tak powiem wam szczerze. Ale jakoś da się grać zabija jeszcze. Żarlę. Ramirez! No kurde, Ramirez, Puyol spieprzaj. Stąd. O-o. Eto, Samuel Eto. Uważać, Thiago, podaj mu to. Dobrze, no. Co się pchałeś? Kurde, też ma Oscara. Hulk był silniejszy. Dobrze. Dobre podanie robicie. Oscar, podaj. Dobrze. No kurde, ale nie do niego, nie do Juan Frama. O kurde, no Jesusa Navasa. Też tego wczoraj kupiłem. Bo ogólnie też jeszcze robię mieszankę składu. O kurde, won! O, widzę, że się już lagi przestały lagować. Ale daje są spadki FPS-ów. Kurde, no! Ramirez, gdzie ty podajesz, idioto? No i Puyol podał sobie. O, Hulk się wbił tam. W cały tłum. Dobrze, podanie. Ramirez, biegnij i zapieprzaj po gola. Zapieprzaj, strzelaj gola. Pięknie, 2 do 0, Ramirez, 16 minuta. Drugi gol w jego wykonaniu. I Brazylia cała się cieszy, że aż poszła po kiść bananów. Pięknie. Ramirez przyłożył się do tego perfekcyjnie. Przepchnął przeciwnika i strzelił prosto w gola. W bramkę, przepraszam, ale strzelił gola. Dobra, 2 do 0, ładnie, pierwsza połowa. O kurde, on tu coś kombinuje. Włoń mi stąd łaptą. Dobrze, Jefferson to złapał bez problemu i wykopał teraz piłeczkę. Podajcie sobie nawzajem. O, Ramirez chyba się szykuje na hat-tricka. Jeszcze w tej połowie. A będzie normalnie zaskoczenie. Strzelaj, Pete. O kurde, nie ma. Za lekko. Za leciutko. Dobrze, podaj. I Oscar. No kurde, faul. Faul. A, spalony będzie. Dobrze. Okej, dobrze. Niech ci będzie. A i tak jest 2 do 0. Jesteśmy do tego idealnie przygotowani. Skład jest tak dopakowany, że już chyba bardziej nie może być. O, o, coś kombinuje, lol. Ten, no strzelaj gola, strzelaj gola! No nie, jak mogłeś nie trafić? No kurde, Hulk, ty idioto rąbany. Byłoby 3-0, a tak to gówno zrobiłeś. Dobrze, no, pchaj się z nimi. No, Ronaldinho, gdzie ty podajesz? Dobra. Willian, no... Kurde, nawet nie starał się walczyć. Tylko, o kurde, uważać, uważać. Biegnij, Marcelek albo David Luiz. Dobra, to był David Luiz. No kurde, źle jeszcze podał. Zamiast podać to normalnie. Ty no, faul! Kutwo. No kurde, ten Santi Cazorla jak nic faulował mi Marcelka. Co mi go kopiesz? On przynajmniej wpieprza 100 bananów dziennie, nie to co ty, jednego, kurde, ty, kurde, kanalio chuda. Uważać, bo Eto atakuje. Dobrze, Thiago Silva, pięknie. Kapitan drużyny odebrał im piłkę, ale niestety oni też już mają piłkę, ponownie. Dobra, o, widzę, że tutaj będzie się pchał. Co ja faulowałem? Aha, znowu przeciwnik, no idiota. Nie dość, że ma lagi. Jeszcze umie faulować. O! Ramirez! Hat-trick będzie jak nic! Strzelaj gola! Kurde, no teraz w takiej okazji dośrodkuj. No kurde, na kij ty to doktykałeś! Boże, no! Podaj to, dobrze. Oscar, podaj mu to. O, gol, gol, gol! No kurde, nie ma gola, ale jeszcze okazja. No kurde, dośrodkowanie będzie. Kurde, nie ma gola. O, Ronaldinho. Ramirez! Ramirez, nie ma gola! Kurde, lekko spudłował, ale chciał zrobić hat-tricka. Ale jeszcze masz okazję, jeszcze masz dużo okazji na zrobienie hat-tricka, więc się nie martw. Będziesz miał swoją szansę. Thiago Silva, podaj mu. Dobrze. O, teraz będzie idealna okazja. O kurde! Poprzeczka, ja pierdzielę! Ale było blisko, było bardzo blisko. Kurde, teraz próbuję mnie tu wykiwać na wszelkie sposoby. Kurde, no, pchajcie tego Eto! Pudło, frajerze. Nie umiesz grać tym Samuelem Eto, on jest bardzo dobry, ale no, jeżeli ktoś go nie umie wykorzystywać na takie okazje, to nie ma co tu mówić. Dobra, Jefferson, łap tą piłeczkę i ją wykop.
Już wróciłem. A oczywiście tam ktoś mi truje głowę jakimiś ciuchami. Te! Kurde, grać mi tu. Grać mi tu z powrotem, o kurde. Dobrze, przyjął to David Luiz. Dobrze, Ramirez biegnie. Będzie teraz hat-trick, będzie, wierzę w to. Pięknie hat-trick Ramirez, 38 minuta. Dzisiaj tu króluje Ramirez prawie jak Neymar, ale mi go tu zastępuje pięknymi golami. Zajebiście Ramirez, 3-0. Brazylia wygrywa i na 100% uzyska mistrzostwo w Lidze 9 i awans do Ligi 8. Brawo! 3-0. Naprawdę wynik bardzo obiecujący. No, no, biegnij po tą piłkę z powrotem. Dobrze. Oskar dobrze poda do Williana. No, ty szujo. Zabrał mi piłkę. Dobra, walcz o piłkę dalej. Dobrze, Paulinho. Podał, no nie podał dobrze. I spalonego ma. Chyba. Nie, to ja mam spalonego. Kurde, no. Ale jest 3-0. Ramirez strzelił hat-tricka. Zajebiście, po prostu OP. Dobrze. O, Ramirez tu okiwał jednego, drugiego. Teraz zamierza zrobić dośrodkowanie, właściwie Willian. O kurde, myślałem, że mogę się spodziewać jakiegoś tutaj mocniejszego gola. O, dobra, 3-0 jest. O, uwaga, bo Eto tutaj się rozpędził. Ale Jesus Navas też stracił piłkę. Willian, biegnij. Szansa na czwartego gola, żeby bardziej powiększyć tą przewagę i ją zamknąć dla przeciwników. Ale niestety obrona tutaj się wykazała. Trzeba przyznać. Nie masz szans, Eto, na gola. Dobrze, Thiago Silva zabrał mu piłkę. Kurde, no, ale znowu mają. Czy to wykorzysta? Nie ma gola. Santi Cazorla, co ty myślisz? Dobrze, Jefferson zrobiłeś, słusznie. 3-0. Nie strzelili nam ani jednej bramki, a my mamy jeszcze okazję bardziej tą przewagę zawęszyć. O, Ramirez biegnie, żeby czwartego gola strzelić na koniec. Ło, ładnie. Ale niestety Hulk, no, nie postarał się. A chciał. Pięknie. Wiedziałem, że jak podpakuję zespół, to mi się uda. Ale Ramirez tu wszystko strzelał. Ładnie. Naprawdę bardzo się postarał dzisiaj. Nie sądziłem, że mu się uda. Proszę, przepchnął się przez Puyola i strzelił gola wprost. I tu jest jego kolejny podobny gol. Bo tak naprawdę, no, to jest podobny gol. Powtóreczka jakby. Ale pięknie. 3-0. Naprawdę... Zadowolony jestem i z tego oto powodu Ramirez schodzisz i wejdzie za ciebie Aleksandre Pato, tak, żeby też postrzelał sobie gole. Co tu jeszcze można zmienić? Myślę, że chyba już nic tak naprawdę. No i ewentualnie Oscara za Bernarda. No i to tyle w sumie. Tu z tej obrony tu nie ma co tu zmieniać tak naprawdę. Dobrze. No, wszystko. Dwie zmiany wystarczą. Okej, okay. Ale naprawdę zajebiście Ramirez się tu postarał. I niech sobie odpocznie. Bo naprawdę zrobił maksymalnie dużo, żeby Brazylia mogła wygrać. Dobrze, Bernard i Aleksandre Pato Szmato chodzi. Dobrze. Okej, okay, zobaczymy, czy Aleksandre Pato tu się wykaże. Te! Co tu mi jakieś tu kombinujesz? Jakieś kombinacje kiwek? No kurde, pchaj się! Dobrze, moja piłka. Won mi stąd! Dobrze, a teraz tu podanie. Dobrze. Do Dani Alvesa. Nie wiem, czemu on znowu tutaj na ofensywie. A i niestety mu nie wyszło dośrodkowanie. O, zdążysz? Zdążył Marcelek! Jaka główeczka by była od Aleksandre Pato, ale De Gea to obronił, bo trafił wprost w bramkarza. Dobra, Ronaldinho, strzelaj. No kurde, nie mogę. No pchaj się! Dobrze, Hulk! Hulk! No kurde, z nas nim się nie umiesz pchać. Tak mało siły masz. Dobrze, no.
Kurde, on tu kombinuje. Cholera! Wykop to! Dobrze, Jefferson. Jakbym nie zakrzyczał, to by się tak nie stało. Dobrze, ale wykopał to do przeciwnego bramkarza. Ale przynajmniej się zabezpieczyliśmy jakoś, bo inaczej by oni by nam tu zaczęli strzelać. Dobra, Ronaldinho, strzelaj go z daleka. O, byłoby dobrze, ale De Gea obronił to. I mamy rzut rożny. Ronaldinho, dośrodkuj. I piękny, prawie piękny, Dawidek, no kurde. No chłopie, byś sobie strzelił gola i byłoby 4 do jaja. Dobra, nie wyszło, trudno. Trudno się mówi. O kurde, nie laguj, przeciwniku. No pchaj się z tym na stream. Kurde, co mi... Co tutaj mam spadem nie tak? Dobra. Nie, wszystko w porządku. Myślałem, że coś tam mnie koli. No, kurde, coś... Dobra, nieważne. Tu muszę pada przeczyścić. Mam tak troszeczkę zasypionego po części. No pchaj się, Paulinho! No faulował mnie jak nic. Podaj do niego, dobrze. I Hulk, dośrodkuj to. Tylko dobrze, panie, ma to być. Dośrodkowanie. No kurde, panie. Dobra, widzę, że tu Eto kombinuje coś. Ale David Luiz wywalczył. Hulk, podaj do niego. No, Puyol musiał mi to odebrać. No won mi stąd, podaj do niego. Dobrze. No ale Paulinho, no. Ale jest piłeczka, Jordi Alba ją wykopał. Wydupił. Dobra, on to sobie przebiegnie. Kurde, jakie lagi. Wkurzać mnie to zaczyna, ale... Prawie by... Aleksandre Pato, no kurde, co ty robisz? Czemu tego od razu nie kopnąłeś? Byłby czwarty gol. Kurde, co się z wami dzieje, no. Panowie. Dobrze. Hulk, pierdylnij. No za lekko. Ale to bez znaczenia. Mamy przewagę trzypunktową. I jest dobrze. Bardzo dobrze. Jak dla nas. Dobrze. Biegnij. Oj. Chcą tu atakować. I to widać. O, dobrze Jefferson. Bardzo dobrze. Wybronił to. Dobra, tu uważaj, bo on cię będzie dośrodkowywał na swój sposób, ale mu się nie udało. Podło Nasri, co ty myślał? Z pierwszej piłki? Nie, nie wyszłoby mu to. Dobrze, Jefferson, wykop to. Pięknie. O, jakie lagi. Jakie ściny. Hulk, biegnij, no kurde, czemu żeś znowu pozwolił na to, żeby ci piłkę zabrali, no. Ale widzę, że pressing się tu opłacił ponownie. Dobra. Biegnij ktoś tam, dobrze. Okej, okay, dobra. Dani Alves znowu. Ciekawe, nie? No pcha się, pcha się. Dośrodkuj to, dobrze. O, Aleksandre Pato, no kurde, no. Tej no spalony, żeby był zaraz. Te kurde, bo... Ej, co jest grane? No, bronić się, dobrze. No, suwaj się, sędzio pieprzony. Tejno! Co? Jaki faul? Jaki kurwa faul? No tak na pewno, no dobrze, dobrze, też się cieszę, ale kurde rzut wolny, uwaga. Dobrze. Trzeba się tu bronić teraz, jak tylko się da. No kobrze to! No kobrze to, no ty kurde Matole! No patrz, mówię już dwa razy do niego, a ten swoje. O, wiedziałem, że jakąś zmianę tu skombinuję, byleby mnie zmylić. No człowieku, kop to. Za łatwo. Myślał, że mu się uda, ale był przeliczony. Dobra, Aleksandre Pato, no co mi go pchasz? Podaj to, podaj do kogoś, dobrze. Ulk? No kurde, co się z wami dzieje już? Kurde, bronić się. Dani Alves, wykop to. Dobrze, ale... No mogłeś inaczej, ale okej. Okay. No, fajnie, że już nie mamy dostępnych pauz na wprowadzenie zmian. No super. No bo jak ktoś musiał do mnie zadzwonić, no to spoko, loko. Normalnie ekstra. Dobrze. Bronić się. Dobrze. Nie! No kurde, no czemu ty to piąstkowałeś?
No i Jesus Navas nam strzelił gola, no. No kurde. Idealne wyczucie, bramkarz bez szans. Cholera, no bronić się. Ale jeszcze mamy przewagę, więc nie jest jeszcze tragicznie, ale no ludzie. Dobra, dośrodkuj mi to. Dobra, i strzelaj z pierwszej. Kurde, Juan Fran mi to obronił. No bronić się, co się z wami dzieje? Dobrze, Ronaldinho, podaj to jakoś, dobrze. William, biegnij. Masz jeszcze szybkości, sporo. Więc biegnij i dośrodkuj. No kurde, wypressingował mnie, no. Kuźwa, bronić się. Bo inaczej oni was wykurzą. Jesus na was. Dobrze. No niedobrze, no kurde. Dobrze, pięknie. Dobra, Aleksandre Pato, strzelaj gola i... Przez takie lagi to ja nie mogę takich goli strzelać, no nie da rady. Choćbym chciał wypróć sobie żyły, no to nie da, nie da rady. Dobra, Hulk, znowu ci zabrali piłkę, no... Dobrze, teraz dośrodkuj, dośrodkujesz, ja w ciebie wierzę. Dobra, dośrodkuj, teraz. I gol! No kurde, nie ma. No nie ma tu żadnych piłkarzy, żeby, nie wiem, jakoś to bronili. Dobrze, pięknie. Thiago Silva. No, spalony. Super. Podniesiona chorągiewka, spalony. A nie nadrobią już tego, nie. Mają za mało czasu. Choćby chcieli, to nie da rady. Dobrze, Bernard. Teraz Hulk, biegnij. Ponownie. I dośrodkujesz. O ile ci tej piłki nie przepchną. To już było przegięcie. Panie. No patrz, kurde, no wyglebił mi tego Hulka pieprzonego. Dobrze, Willi, Ronaldinho, dośrodkuj. No, szykuje się na gola, nie ma gola. O! Hulk próbował. Ale mu nie wyszło. No mamy bezpieczną. No kurde, znowu spalony, no. Pato, gdzie ty stoisz? Dobrze, i tak to bez znaczenia, wygrywamy ten mecz 3-1. On ma honorówkę, ja mam mistrzostwo i dużo hajsu. No kurde, wykop to jakoś. O, tu chyba jeszcze coś kombinuje, ma 5 minut. On coś może tu jeszcze zrobić. Uważać, bronić się. No kto mi pisze na TS-ie teraz? O, wyszedł stąd. Dobra. Weź to, wyrzuć. Okej. Broń się. Ale broń się, no mówię, broń się to... Co ty myślisz? To nie jest atak. Dobra, oni coś kombinują. O, pięknie. Dobra. A, łap to. Dobrze, Jefferson. Nie szkodzi, żeś puścił jedną bramkę, ale to bez znaczenia. Co znowu? No znowu mnie faulował ten frajer. No Puyol, kurde, roszczochraniec. No co za pajac. Nie dał mi akcji wyprowadzić. No nie chcę tej powtórki oglądać, won mi z tym. Dobra, wykop to Thiago. Pewnie sędzia zagwiżdże. O, Marcelek. Było blisko. Dobrze, brawo. Brazylia prowadzi 3 bramkami. Ramirez całą grę tutaj wykierował. I Jesus Navas nam strzelił bramkę honorową i wygrywamy mistrzostwo, całą 9. ligę i przechodzimy do Ligi 8. I za ten czas robimy też sobie przerwę od FIFA. O, przy okazji sobie tutaj dokupiłem premię do monet 1000 razy 5, więc mamy tutaj dość sporą sytuację, jeżeli chodzi o hajsy. Mistrzostwo, 14 punktów i Liga 8. A to znaczy, że dostajemy jeszcze 3 kafle. No to wyszliśmy na bogato z tym. Sytuacja dość pozytywna. Pięknie. Dobrze. Czyli nasza sytuacja z końcami się poprawia. Tylko no niestety myślałem, że sprzedam opylę jakość tego. No tu jeszcze się nie licytują, ale no bardzo chciałbym, żeby ktokolwiek, kto ma taką
dobrą sytuację z końcami, nawet bogatą, to żeby kupił tego Aguero, no bo mnie nie będzie potrzebne, a hajsy naprawdę grube by były z tego. Dobrze. Liga 8, a to znaczy, że żegnamy się tutaj w tym odcinku i jeżeli już będą wykonane funny moments, bo będą z Ligi 9, to oczywiście zaczniemy grać w sezonach online Ligi 8, ale oczywiście będą opening packi, więc na to możecie liczyć niezwłocznie, jeżeli oczywiście będę miał tych końców trochę. Dobrze, trzymajcie się, na razie, z tej strony był Skorpio. Jeżeli wam się spodobał ten epicki mecz, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A Ramirez się dzisiaj naprawdę wyśmienicie popisał. Ramirez Santos Dona Simen. 3 gole strzelił, hat-trick jego pierwszy. Chyba pierwszy. Ale naprawdę pięknie, pięknie. Prawie jak Neymar normalnie. Mamy 10 paczek po 15k. Więc to jest dla nas jakby szansa na trafienie jakiegoś rzadkiego piłkarza. Jak widzicie, już mój bilans jest całkiem ciekawy. Już pierwsze 100 przegranych, po prostu jestem happy. A to niektóre przegrane też ze znajomymi, nieważne. I zaczynamy już otwieranie paczek. I wierzę, że mi coś wypadnie zielonego. Nie liczę na Neymara, muszę przestać się z tym łudzić, bo to jest po prostu tylko dla słabych. A ostatnio umiera nadzieja podobno. Zaczynamy otwierać paczkę numer 1. No znowu jak... No i znowu mi... Czekaj, Sakho. No znowu mi ta czarna sukwa się trafiła. No patrz. Dobra, czyli nic się nie... O, Coutinho. O, na środkowej pomocy ofensywnej. Tylko, że on jest duplikatem. Dobra, na transferówko mi tu idziesz. A, tu jakiś stadion. Też go już mam. Na Quicksela. Ty też na Quicksela mi zadupcasz. Co my tu mamy? Koszuleczka, maestro. O, wszystkie cechy dla bramkarza. O, to się może przydać. I już nawet wiem, gdzie. Dobrze, ładnie. Same kontrakty. No kurde, co ja ci mówiłem, won mi stąd, na Quicksela idziesz. I ty to samo, na Quicksela. Kurde, żebym ja was więcej nie widział. Tej, no co się dzieje? Tej, no nie gadajcie, że laga dostałem. Co za gówno. Jaki błąd. No i kurde, jeszcze mi wywala. Wybaczcie, ale no, co to kurwa ma znaczyć? Nie no, bez jaj. Ej no, EA. W takim momencie, kiedy jest godzina północ, ale wy jesteście brutalni. Dobra, reszta idzie do klubu. Myślałem, że mi wydupi całą FIFA. No i teraz jeszcze raz muszę wchodzić ze sklepu. Jaki to jest bezsens. Dobra, w pierwszej paczce nic nie wypadło. No cóż, trzeba się pogodzić z tym. Otwieramy paczuszkę numer duo. Nie znam wszystkich liczb włoskich, więc u mnie to będzie tre i tyle. Co tu wypadnie? Co tu wypadnie? O, znowu kościelny. No, o, panie kolego z Anglii, ty idziesz mi tu na Quicksela, bo ty jesteś żenadą całej Anglii. No kurde, już druga paczka i lipa. Dobra, kościelny, ty pójdziesz na transferówkę. Ty idziesz na szybką sprzedaż. To samo z tym fizjoterapeutą. Co my tu mamy? O, ciekawe, przyda się. Urobiłem Padro. A, idź mi Padro stąd. Dobra, druga paczka też nieudana. No trudno, to dopiero była 1/5 paczek. Czy teraz nam wypadnie coś, co powinniśmy naprawdę zasłużyć na godnego piłkarza bądź bramkarza? Zobaczymy. Otwieramy paczkę numer 3. Uff.
Co to? Karżaków. A co to kurde za jakiś Paulao, Boże. A co to? Prawy skrzydłowy, szybki nawet. Może pójdzie u mnie na ten, na transferówkę. Dobra, nie ma żadnych tych duplikatów. To zaraz. Ty idziesz na transferówkę, a reszta wiadomo gdzie. Anita, kurde, jak można jak może facet mieć na imię żeńskie. A jak Anita? No bez jaj. Dobra, czyli widzę, że trzecia paczka też zawiodła. Okej, paczka numer 4. Już tak powiem po polsku. Zmarnowaliśmy już 60k. I oczywiście bez rezultatu jeszcze. Ale co my tu mamy? Może coś mi w oczach zaświtało, no? O, Milito. Milito. Pójdziesz u mnie na transferówkę. Co to Olajeng Besi? Boże, jakie nazwisko. Tiote, Vlar. Nie znam ich. To jest najgorsze. Dobra, czyli czwarta paczuszka też zawiodła. O, darmowa paczka FIFA World Cup. O, dobrze. O, Molo. Kurde, ty na Molo. Czekaj, nie, wróć. Czekaj. Na sprzedaż. Bo to jest syf. Dobrze. Reszta do klubu. Pięknie. 4 z 10 paczek otworzonych. Zaraz przejdziemy do połowy, czyli jednej i drugiej. Zapraszamy na piątą paczkę. Oczywiście okazyjną. Co teraz nam wypadnie? Aguero. O. Aguero podobno dobry. Jakiś... Znowu ten Demi Kelis. Idź mi z nim. Ale Aguero. On może być dobry. Dobra, do klubu. Twoje imię nie zostanie splamione. Dobrze, Aguero dobry będzie. Rami. Dobra, zobaczymy co z resztą. Duplikaty jakieś są. Karolek. Na transferówkę pójdziesz. A ty na sprzedaż. Kurde, japońskie ścierwo. No cóż, połowę otworzyliśmy. No i oczywiście nam nic nie wypadło z zielonych. Ale to jeszcze nie powód do tego, żeby płakać i narzekać, że nic nam nie wypadło. Bo tak naprawdę jeszcze mamy szansę. Dobrze. Połowa z 10 została otworzona. Zaraz, tu mamy 75k. To może jeszcze otworzymy jedną paczkę za 7,5. Wiecie, tak specjalnie. Żeby po prostu był przypływ szczęścia. I zobaczymy, co tutaj wypadnie. Basta. Dzięki, żeś mi powiedział, że basta już. O! O! Wiedziałem. Opłaciło się. Proszę bardzo, 4K. No i super. O to mi chodziło. Dobre. To akurat był plus u mnie. Czyli trafiłem ciekawie. Dobra. Możemy otwierać paczkę za 15k. I jedziemy. Z paczką numer 6. Oczywiście z tych okazyjnych. Coś wyczuję pięknego. Jeżeli to jeszcze z Brazylii będzie i to nie Neymar, albo coś podobnego, to trafi do mnie. Dawaj. No znowu będ. Kurde, kolejny duplikat. Ojej. Niedobrze. O jest. Dobra, zrobimy tak. Wszystko idzie do klubu, a reszta na sprzedaż. Tak, na pewno. Tak, na pewno. Reszta na sprzedaż. Dobra. Okej. Moment, tylko tak sprawdzam, czy mi starczy kasy. 150k. Dobra, otwieramy następną. Numer 7. Paczka za 15k. Trochę warta. Ale warto zaryzykować. O, Alex, a my go nie mamy. Zapraszamy do Brazylii.
Zajebiście. Przyda się. Benat. Jakieś hiszpańskie gówno. To na transferową pójdziesz. Cię opylę. Florencji. Jakiś Włoch. Też pójdziesz na transferówkę. Morales. Na Kim Jong. Kolejna paczka. No kurde, ja chyba oszaleję zaraz. Dobra. Sorry, odbiło mi się. Po kapuście z grochem. Trochę mi niedobrze, ale przeżyję. Dobra. I jedziemy z tym dalszym koksem. Paczka numer 8. Oj, będzie bolało. Będzie to cios w plecy. A wiecie co? Bo to będą trzy ostatnie paczki. To sobie otworzymy znowu paczkę za 7,5. Żeby, wiecie, był dalszy przypływ szczęścia. Jak coś nam wypadnie, to naprawdę będzie good. Good. Anelka. Nie znam typa. Kompletnie. A jego tempo to jest już w ogóle dobijające. Na transferówkę idziesz. Felipe. Tu jakieś dwóch Brazoli mi zgarnęło. Dobra. Wszystko do klubu. I reszta na sprzedaż. Okej, okay, dobra. Teraz otwieramy paczuszkę za 15k, kolego. Tutaj. Numer 8. I czekamy, czekamy. Jeżeli nie będę miał dzisiaj szczęścia, przeboleję to jakoś. Co to jest? Spoli. Jakiś kolejny Argentyńczyk. Sequela. Jakieś duplikaty? Dobra, jest jakiś. Na sprzedaż mi idziesz. Dobra. A reszta oczywiście do klubu. O, jakiś Polaszek. Polaszek, kurwa. Polaczek. Pszołek. Ten to ten chyba co ma przy. Dobra. Dobra, zrobimy tak. Jedziesz na transferową. I reszta na sprzedaż. O! Z FC Barcelony mi się trafił. Mark Bartra. Przyda się. Otwierzymy teraz kolejną paczkę za 7,5. Bo wiecie, te emocje są. A jako, że mam jeszcze trochę hajsów, to pozwolę sobie je wydać nieco. Dobra, co myśl może wypaść? Westerman, super. Dobra, Nolan jakiś. Dobra, co tu mamy? Wszystko do klubu. I reszta na Quicksell. Dobrze. Czyli nic. No cóż, chyba nasze szczęście nie jest aż takie szczęśliwe. Muszę teraz skupić swoje siły mentalne na tej paczce. Bo to jest bardzo istotna. A za chwilę będzie najistotniejsza. W całej tej okazji 10 paczek za 15k. No nie, duplikat. To jeszcze Filipe Luis. No kurde, no nie, nie mogę. Znowu Karolek, no po raz drugi. Kurde, co ja ci już mówiłem. Na transferową mi zwalasz. Ty na Quicksell. I Filipe Luis też na transferową, bo też trochę warty jest. O, z Manchesteru City mamy. Ciekawe. Trening, wszystkie cechy. Miło mi. Jakiś Diakite. Dobra. Opylimy cię jakoś. Traore. Już nie, widziałem nieraz tego piłkarza. Dobra, reszta na sprzedaż. Chyba sobie otworzę ze dwie paczki za 7,5. Żeby moje szczęście się w końcu jakoś obudziło w moją stronę. Wiecie, to będzie teraz taki większy opening pack. Dobra, cieszę się niezmiernie. Okej, okay, dobra. Do klubu wszystko. Jakiś Felipe mi się znowu trafił, inny. Dobra, jeszcze jedna za 7,5. Muszę się napić koniecznie wody, bo może to mi da też więcej wiary w siebie. O, kolego, kolego. Oj, kolego, kolego. Ty idziesz na Quicksella. Won mi stąd. Ja cię pamiętam, ty Quagliarello. Won. Dobra, poszłaś mi stąd. Dobra, mamy fajnie. Herb z
z tego Borussii Dortmund. Moment, tu sobie założymy koszuleczkę za którą? A chyba za to sobie założymy. Tak, za to sobie założymy. Dobrze, o to mi chodziło. Okej, dobra. I herb z Borussii Dortmund. A, zatrzymamy sobie. Dobra, i teraz jedyna ostatnia paczka za dziś 15k. Ja się najlepiej będzie jak jeszcze obrócę o 180 stopni. I obecnie patrzę w moją fototapetę z Nowego Jorku i myślę, że tam na szczycie stoi Neymar z piłką na głowie i próbuje przez godzinę wytrzymać z równowagą. Czy ta równowaga da nam szansę na 10. paczkę i otwarcie pięknego piłkarza, zwanym też jako Neymarem del Thiago, coś tam, nie pamiętam, ale zajebisty bramkarz. Piłkarz, kurde, napastnik, ale mi się już dupi wszystko. Okej, otwieramy. Otwieram. Błagam, błagam, Okej. Coś wypadło? Nie. Okej, dobra, czyli moje szczęście się jak zwykle nie poszczęściło. O, Ramirez, idziesz na transferówkę. Dobra, trudno. Czyli znowu się szczęście nie popisało przede mną. No trudno, no liczyłem na wszystko. Ale trudno. Ale Aguero mi się trafił jako jedyny taki przyzwoity piłkarz, więc szczerze mówiąc nie narzekam. Dobra, tak czy inaczej to by było chyba na tyle w tym opening packu. Liczyłem na więcej szczęścia, ale no niestety to szczęście się przejechało na mnie, tak, że po prostu no nie udało się, kolejny raz szczęście nie było po mojej stronie. Ale miło mi było, że wziąłem udział w kolejnym evencie zwanym opening packiem, w którym miałem okazję otworzyć 10 paczek po 15k. I dziękuję wam bardzo za obejrzenie opening packa. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, jakoś mnie wspomóc końcami na następne opening packi, to pisać do mnie na PW, chociaż wątpię, żeby ktoś taki był. I macie link w opisie do pewnej strony internetowej, przez którą możecie kupić końcy przez SMS-a. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał ten opening pack, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!